Święto Podwyższenia Krzyża Świętego gromadzi nas w tej pięknie odnowionej świątyni, aby wspominać, przeżywać 400-lecie pobytu i obecności sióstr Bernardynek w Warcie. Jak wiadomo, przed mszą świętą w tej pierwszej części mieliśmy do czynienia ze spotkaniem, sympozjum historycznym, naukowym, na którym zgodnie z tymi referatami z pewnością każdy, który chciał się dowiedzieć o tej historii, wie wiele. Dlatego nie będziemy teraz w tym miejscu rozważać tych wydarzeń historycznych. Tym bardziej, że ten moment, który teraz nas tutaj gromadzi, jest przede wszystkim momentem dziękczynienia Panu i odczytania słowa, które do nas zostało skierowane, także w kontekście tej uroczystości, którą przeżywamy. Z pewnością to, że gromadzimy się właśnie dzisiaj w Święto Podwyższenia Krzyża, ma co jasne swój związek z tajemnicą cudownego krzyża warckiego, którego historia jest pewnie wszystkim znana. Dzisiaj słyszymy, te czytania nam się bardzo wyraźnie schodzą i to, co mówi Pan Jezus w Ewangelii Janowej i to, co słyszeliśmy w Księdze Liczb. A więc mamy obraz ludu wędrującego długo po pustyni, w trudnych warunkach. Ludu, który po raz kolejny, bo to nie po raz pierwszy, wspomina to, co było, przeszłość i chce do niej wrócić, no bo tam wszystko było proste, jasne, zwyczajne. Tam było jedzenie, tam nie było wysiłku i pragnienie jest, aby ten czas powrócił. Jest to więc obraz człowieka nie tylko naszych czasów, ale wszelkich czasów. Właśnie takiego, który jest zmęczony. Także człowieka bieżącego, który jest zmęczony. Tym wszystkim, co na co dzień musi wykonywać. Tym wszystkim, co przynosi ze sobą przesłanie Ewangelii. I być może także tym, że dostrzega, że często nie dorasta do tych wymagań. Jest to więc obraz ludu wędrującego. Kiedyś tam na pustyni, dzisiaj całej wspólnoty Kościoła, która w całości, a także oczywiście indywidualnie, przeżywa taki moment zniechęcenia. Ten moment zniechęcenia prowadzi, jak słyszymy, do szemrania przeciwko Bogu i przeciwko Mojżeszowi. Znowu, nie pierwszy raz lud szemrze przeciwko Bogu i przeciwko Mojżeszowi. Ta postawa szemrania także jest obecna wśród ludu. Także jest obecna w Kościele. Postawa szemrania, niezadowolenia, a więc takiego momentu, w którym wyraża się swoje niezadowolenie w pewnej poufności wobec innych, ale nie ma się odwagi przedstawić tego, wobec którego należałoby ten problem powiedzieć. Szemrzą przeciwko Bogu. W tej sytuacji, jak słyszymy, przychodzą jadowite węże. Jadowite węże, które sprawiają, że człowiek, który jest ukąszony, umiera. Co oznacza ten obraz jadowitych węży? Z całą pewnością nie jest to kara, jaką Bóg zsyła na człowieka, bo Bóg nie karze człowieka w ten sposób, że wyrządza mu jakąś krzywdę, no bo jest sam w sobie dobrym. Jest to niemożliwe, aby Bóg posługiwał się taką metodą. Natomiast z całą pewnością możemy powiedzieć, że Pan Bóg pozwala człowiekowi, aby szedł za swoją wolą i oddalał się od niego, ale żeby brał także na siebie konsekwencje tego oddalenia. Te konsekwencje to są między innymi właśnie jad, który człowiek wprowadza w swoje życie, w życie innych ludzi. O ile dobrze pamiętam, chyba w dzienniczku siostry Faustyny jest taki fragment, w którym ona pyta Boga, pyta Chrystusa, w jaki sposób On traktuje grzeszników. I
właśnie tam jest, jakby powiedzieć, wykładnia tego dzisiejszego fragmentu księg licznych. Bo jest powiedziane, że jeśli ktoś grzeszy, no to napominam go przez serce, przez myślenie, przez wydarzenia, przez innych ludzi. Ale jeżeli nie nawraca się, to pozwalam, żeby szedł taką drogą, jaką sobie wybrał. I to jest właśnie ten moment, tutaj, w tym miejscu. Inaczej jeszcze mówiąc, ludzie karzą sami siebie przez to, że oddalają się od Boga i sączą jad w swoje życie i w życie innych. I ta postawa jest bardzo czytelna, także w naszych czasach. Tu nie trzeba dawać jakiegoś specjalnego przykładu. Mojżesz na prośbę ludu stawia się po raz kolejny, prosząc Boga, aby zechciał uratować tych ludzi. Tym ratunkiem, jak słyszymy, jest wąż umieszczony na wysokim palu. Każdy, kto spojrzy, będzie żył. Bardzo proste rozwiązanie, chociaż zastanawia nas, dlaczego Pan Bóg nie zechciał zabrać tych węży. Tych węży nie zabrał. Nie zabrał dlatego, że to jest doświadczenie człowieka, jak powiedziałem. To jest kara, którą człowiek sam na siebie sprowadza. Ale Bóg, jak to często bywa, jak nam często mówi Stary Testament, nie tylko, przychodzi człowiekowi z pomocą. Wybawia go z tej drogi, na którą wszedł. Bardzo dobrze to widać, jeśli prześledzimy sobie dzieje Abrahama, który miał pokusę chodzić inaczej, jak Pan Bóg od niego oczekiwał. No i Pan Bóg za każdym razem prostował mu tą drogę, prostował, aż wreszcie go doprowadził do tego miejsca, do którego miał przyjść. Do tego więc wydarzenia nawiązuje Pan Jezus w rozmowie z Nikodemem. Wprost o tym mówi. Oczywiście zapowiada krzyż, to znaczy swoje, jak mówi, wywyższenie. Czyli zapowiada ten moment, kiedy On sam stanie się ofiarą i sam przyniesie to, co dla człowieka jest najistotniejsze, czyli zbawienie, a dokona tego przez ofiarę miłości, którą złoży na drzewie krzyża. W ten sposób to drzewo nam tutaj dzisiaj nieustannie powraca. Ta zapowiedź, o której dzisiaj Pan Jezus mówi do Nikodema, jest zapowiedzią, która realizuje się nieustannie. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Dokąd więc prowadzą nas te wydarzenia i co możemy z nich wywnioskować, zwłaszcza w odniesieniu do sióstr bernardynek przeżywających swoje 400-lecie obecności w Warcie i w przeszłości, i teraźniejszości. Co nam mówią te słowa i te dzisiejsze słowa, które Pan do nas skierował? Oczywiście ja nie będę tu wchodził w rzeczy historyczne, jak powiedziałem, tylko w przesłanie biblijne wydaje mi się bardzo czytelne. Pierwsza rzecz, za którą dziękujemy siostrom bernardynkom tutaj obecnym w Warcie, to jest uświadomienie sobie, że ta wspólnota, klasztor klauzurowy, każdemu człowiekowi na tym świecie, także tutaj mieszkającemu, pokazuje, że jest coś więcej niż życie doczesne. To jest ta obecność. To jest obecność sióstr bernardynek tu, w tym miejscu. Pokazywać, że jest coś więcej, że jest Bóg, który zaprasza nas do wspólnoty z sobą nie tylko na ziemi, tylko na wieki. W tym znaczeniu więc ta klauzura jest także pewnym znakiem tego, w jakimś sensie zamknięcia się przed światem, ale nie odseparowania się od świata. Klauzura, która ma 3 stopnie, tu są oczywiście bardziej uczeni w tej sprawie ode mnie, 3 stopnie, a więc klauzura, która najpierw oznacza mury klasztoru, później mury celi i na końcu mury serca człowieka. 3 elementy takiej klauzury. Nie oznacza to, jak powiedziałem, zamknięcia się na świat,
ale wyjście z tego świata. I to jest znak w każdych czasach, myślę, że w naszych jeszcze trudniej dla wielu zrozumiałych, sposób takiego właśnie życia. Jeżeli sam w sobie on wzbudza zainteresowanie, jeśli sam w sobie wzbudza pytanie, dlaczego kobiety tak tutaj żyją i czemu właściwie tak żyją, to powinno to prowadzić chociażby do tej refleksji, że jest coś więcej niż życie doczesne. I za to dzisiaj całej wspólnocie sióstr Bernardynek z całą pewnością mieszkańcy Warty powinni dziękować za tę długoletnią obecność i przypominanie o Bogu. Ale jest drugi wymiar, również ważny, ten, o którym powiedziałem, że to zamknięcie nie oznacza odejścia ze świata. Mianowicie powiedziałbym nawet bardzo mocno, że siostry Bernardynki tutaj w Warcie spełniają rolę Mojżesza, bo one nieustannie się modlą i stawiają się za ludźmi. Owszem, stawiają się za ludźmi, którzy zgłaszają swoje różne potrzeby, zgłaszają swoje intencje modlitewne, ale siostry stawiają się z całą pewnością za tymi, którzy grzeszą i się nie nawracają. I to jest właśnie postawa Mojżesza. Trwają przed Panem. Proszą, aby zechciał przyjść z pomocą. Proszą, aby doprowadził w taki czy inny sposób do nawrócenia ludzkiego serca i sposobu myślenia. I to jest drugie zadanie, jakie tutaj przez tyle wieków siostry spełniały i spełniają. Wstawiennictwo zajmuje. Bardzo tego potrzebujemy. Myślę, bardzo wiele osób prosi siostry o modlitwę w różnych intencjach. To jest zrozumiałe, zwłaszcza wtedy, gdy żyje się z życiem zawodowym, rodzinnym, gdy rzeczywiście jest prawdą, że człowiek musi także wygospodarować ten czas na modlitwę, a zwłaszcza na modlitwę dłuższą. Ale jesteśmy przekonani też wewnętrznie, że osoby, także siostry, które poświęcają swoje życie, aby stać przed Panem, w jakim sensie mają, nie chcę powiedzieć, ułatwione dojście, ale z całą pewnością mają większą łatwość skupienia i modlitwy w tych różnych momentach. I trzeci element, który związany jest tutaj z Wartą i z siostrami, to jest oczywiście ten dom opieki, dom pomocy kobietom w trudnych sytuacjach życiowych, zdrowotnych. A więc bardzo piękny obraz nie tylko zamknięcia, nie tylko modlitwy, ale także posługi wobec tych najbardziej potrzebujących. Dzisiaj więc za to wszystko dziękujemy Bogu tutaj w tym miejscu. Dziękujemy za te wszystkie pokolenia, które tutaj się modliły. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, a że ten jubileusz, obchody 400 lat obecności mogą mieć miejsce w tej pięknie odnowionej świątyni. Na początku o tym była mowa. Bardzo wszystkim też dziękujemy za to, że zechcieli włączyć się w to piękne dzieło. Myślę, że mając świadomość właśnie tego wszystkiego, o czym przed chwilą tutaj powiedziałem. Siostrom życzymy następnych lat, niech będzie i 400 obecności w Warcie. Życzymy Wam powołań do Waszej wspólnoty tutaj i gdzie indziej. I wreszcie przesłanie dla nas tutaj obecnych na tej uroczystości, znowu wydaje mi się bardzo czytelne i jasne, wynikające z podniesienia Krzyża Świętego i z cudownego Krzyża Warckiego. To słowo, które dzisiaj Pan do nas skierował, a więc zachęta, abyśmy wpatrywali się w Krzyż Chrystusa, abyśmy się w Niego wpatrywali. Zwłaszcza wtedy, gdy wydaje nam się, że sprawy nie idą tak, jak Pan by chciał, może nie idą tak, jak my nie chcemy, to jest inna zupełnie rzecz. Ale wtedy, gdy widzimy, że odstajemy od tego, czego by chciał Pan nasz od nas, to jest ten moment, aby w krzyż Jego się wpatrywać i prosić Go o to, abyśmy widzieli w tym znaku
nie tylko znak Jego cierpienia i śmierci, ale tak, jak On chciał, o czym dzisiaj sam powiedział, znak życia i owoc nieśmiertelności na wieki.